Rok 2014 był to rok bardzo dobry dla spółdzielni mieszkaniowej, która zrealizowała ogromny projekt i zmodernizowała osiedla. Był to także rok wyborczy. Co wydarzyło się w ciągu ostatnich 12 miesięcy? O tym w naszym raporcie. Styczeń przyniósł nowy budżet dla Lubartowa. Podczas jego uchwalania burmistrz Janusz Bodziacki obiecał w 2014 roku solary na dachach lubartowian. Wychodzimy naprzeciw potrzebom naszych mieszkańców w takich codziennych warunkach swojego życia. Myślę tutaj o zadaniu polegającym na wyposażeniu w instalacje kolektorowe. Co prawda oczekujemy jeszcze na podpisanie umowy z zarządem województwa, ale nasze nadzieje graniczą gdzieś nawet tam z pewnością, że tych środków wystarcza, bo taką mamy informację, mamy też alokację większych środków, więc czekamy, myślę, na dniach powinien pójść sygnał z zarządu województwa, żeby podpisać z nami umowę na wykonanie tej inwestycji instalacji solarów na prawie 800 gospodarskich budynkach czy na mieszkaniach naszych mieszkańców. Bodziacki na sesji mówił o nadziei graniczącej z pewnością na to, że środki miasto dostanie. Przekazał także informacje o alokacji większych środków. Lubartów miał także podpisać umowę z Urzędem Marszałkowskim. Z informacji, do jakich dotarł kanał S, wynika, że jedynie ta dotycząca zwiększenia alokacji, czyli ilości środków, jest wysoce prawdopodobna. Przy ulicy Lubelskiej 79 otwarta została nowa przychodnia. Nowo otworzona poradnia alergologiczno-laryngologiczna i doboru aparatów słuchowych przyjmuje pacjentów już od początku nowego roku. Oficjalne jej otwarcie odbyło się w piątek 10 stycznia. Poradnia laryngologiczna i alergologiczna została przeniesiona z budynku szpitala przy ulicy Cichej. Nowa poradnia zlokalizowana jest w bardziej dla pacjentów dostępnym miejscu, tuż przy głównej ulicy naszego miasta. Zmiana lokalizacji poradni ma na celu ułatwienie pacjentom dostępu do jeszcze lepszej opieki medycznej. Bardzo mi miło powitać dzisiaj Państwa w nowo otworzonej poradni alergologiczno-laryngologicznej i doboru aparatów słuchowych. Ja osobiście pracuję ponad 30 lat w Lubartowie i właściwie całe swoje życie zawodowe poświęciłam pacjentom, co by czuli się tutaj bezpieczni, czuli się objęci dobrą opieką lekarską. Nowa poradnia zlokalizowana jest w bardziej dostępnym miejscu. Chcemy zapewnić Państwu bezpieczeństwo, chcemy zapewnić ogólną dostępność i możliwość skorzystania z jak najbardziej nowoczesnego sprzętu, o który mam wystąpić ze środków Unii Europejskiej, jak i wysoko wyspecjalizowanego kadry medycznej. Bardzo ważną informacją dla pacjentów jest również to, że nowo otwarta placówka medyczna nadal będzie świadczyć usługi w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Poradnie nasze zostały przeniesione z budynku szpitalnego i oczywiście nadal będziemy świadczyć usługi dla ludności, dla wszystkich Państwa, którzy się do nas zgłoszą bez odsyłania w długoterminowe kolejki w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Oficjalne otwarcie specjalistycznej placówki medycznej odbyło się 10 stycznia. Bardzo mi miło Państwa wszystkich powitać na otwarciu naszej skromnej poradni. Jest mi bardzo, bardzo miło za przybycie i bardzo się cieszę, że możemy się tutaj spotkać. Związek Komunalny pozostawił na spółdzielczych terenach choinki. Wywołało to reakcję zarządu spółdzielni. Wzywam zarząd Związku Komunalnego, aby wykonywał uchwałę, jakie podjęło zgromadzenie w imieniu Rady Miasta Lubartowa. To reakcja prezesa Jacka Tomasiaka na pismo, jakie wpłynęło do spółdzielni mieszkaniowej od dyrektora Olesiejuka. Szef biura związku zapowiada, że choinki, gałęzie czy inne odpady zielone zostaną odebrane z terenów spółdzielni dopiero w kwietniu, bo jak twierdzi, tak zapisano w specyfikacji przetargu na odbiór odpadów. Związek Komunalny w lipcu przejął od spółdzielni tak zwaną politykę śmieciową. Miało być czysto, schludnie i porządnie. Taki krajobraz zapowiadali sami radni 2 lata temu, kiedy to radny Jacek Tomasiak oraz Jacek Bednarski proponowali, aby przygotować się w Lubartowie do wejścia w życie tak zwanej nowelizacji ustawy śmieciowej. Radni odrzucili wówczas uchwałę Tomasiaka i Bednarskiego. 2 lata temu radni nie poparli zmian, które proponował klub radnych Tomasiaka, a powód takiej decyzji wart jest również przypomnienia. Jestem przeciwko nowelizacji tej uchwały z tego względu, że już niedługo, za 4 miesiące, wchodzi w życie ustawa podpisana przez prezydenta 15 lipca, i ona zmienia całkowicie zasady gospodarowania odpadami.
Jeśli dzisiaj byśmy podjęli uchwałę, tą, która zmieni to poprzedni regulamin, jeżeli by to było opublikowane w dzienniku wojewódzkim, to wtedy prawdopodobnie pod koniec roku weszłoby w życie. Czy nie będzie bardziej zasadne przygotować już, rozpocząć pracę nad solidnie skonstruowanym, rzetelnym regulaminem utrzymania czystości w mieście i dostosować go do wymogów nowej ustawy? Zróbmy jedną rzecz, ale zróbmy solidnie, taką, która nie traktuje wszystkich równo, bo to mi się kojarzy z takim z komuną, że wszystkim porówno i nikt nie odpowiada, nie ponosi odpowiedzialności, ale niech to będą ilości przypisane, ale realne. Porówno to nie jest realne. Inna jest sytuacja mieszkańca, który, czy chociażby posiadając mniejszy portfel, prowadzi oszczędne zakupy, chodzi z koszykiem na zakupy. Inna jest sytuacja, który ktoś ma dużo dzieci, na przykład jak ja, i na lewo i prawo prowadzi zakupy, gromadzi masę śmieci. Także nie jestem zdania, że przypisanie wszystkim porówno załatwi nam temat taki, że tych śmieci będzie mniej. Tymczasem uchwały, które obecnie obowiązują na terenie związku, wprowadziły zapis, które radnemu Wereszczyńskiemu z komuną powinny kojarzyć się jak najbardziej. Nie dość, że opłata w Lubartowie jest na identycznym poziomie wobec wszystkich mieszkańców, to taka sama stawka została uchwalona także w Ostrowie Lubelskim. I ze swojej strony mam taką prośbę, że to, co uchwalimy w tej chwili, jeżeli tak się stanie, projekt porozumienia dla Lubartowa, niewiele na tym zyskamy. Natomiast wolałbym, żeby ten czas poświęcić na solidne przygotowanie, przeanalizowanie przyszłego regulaminu utrzymania czystości na terenie naszego miasta, ale takiego, który wychowuje ludzi do selektywnego gospodarowania odpadami, tak żeby w przyszłości nie tylko mieć satysfakcję, że miasto jest czyste, ale mieć satysfakcję z tego, że każdy chce zaangażować się w taki rodzaj gospodarowania odpadami, że ponosi jak najmniejsze koszty. Taki regulamin, który będzie sprawiedliwy, że ile kto tych śmieci odda, za tyle zapłaci. Nie oszukujmy się, największym motywatorem jest jednak portfel. Natomiast odgórne ustalanie, jeżeli o to chodzi, jestem przeciwny. I tutaj możemy dyskutować, kiedy, czy akurat na dzisiejszym posiedzeniu Rady będziemy przyjmować tę uchwałę, czy nie będziemy jej przyjmować, czy poczekamy. Tak jak tutaj mój przedmówca, kolega z klubu, pan Zdzisław Ereszczyński powiedział, to pracujemy w oparciu o ustawę sejmową podpisaną. Dlatego wnoszę tutaj do uchwałodawców powyższej uchwały o wycofanie niniejszej uchwały. I rzeczywiście w imieniu swojego klubu zapraszam do prac nad nową uchwałą, którą będziemy robić w oparciu o ustawę sejmową, która jest podpisana przez prezydenta i wchodzi od nowego roku w życie. Postaramy się uzyskać konsensus zarówno dla spółdzielców, mieszkańców domów jednorodzinnych i, co bardzo istotne, na co zwracają wybiórczo uwagę, naszych przedsiębiorców. Wereszczyński i Kardasz obiecywali, że stworzą przepisy, które zostaną uchwalone raz a dobrze. Jaki jest efekt pracy tych radnych i czy dotrzymali słowa, możemy ocenić każdego dnia, przechodząc obok naszych śmietników. Podsumowaniem owych obietnic jest spór, gdzie mieszkańcy mają wpłacać pieniądze, ale także sposób, w jaki postępuje związek komunalny, któremu zarówno Kardasz, jak i Wereszczyński przekazali kompetencje Rady Miasta w zakresie polityki śmieciowej. Tuż przed świętami do spółdzielni mieszkaniowej wpłynęło pismo podpisane przez dyrektora Mariana Olesiejuka, w którym czytamy: w związku z nagromadzeniem odpadów pochodzących z wycinki drzew przy śmietnikach na terenie należącym do spółdzielni, uprzejmie informuję, że wykonawca odmawia odbioru tych odpadów z uwagi na fakt, że terminy odbioru odpadów zielonych zawarte w SIWZ i umowie zawartej na odbiór odpadów komunalnych w sektorze 5 nie przewidują odbioru odpadów zielonych w okresie zimowym. Brak odbioru odpadów ze spółdzielczych śmietników spowodował, że obok gwiazd na odpady urosły góry gnijącej zieleni. W dalszej części dokumentu dyrektor wskazuje m.in., że odpady zielone to nie odpady mieszkańców, a spółdzielni.
Zarząd spółdzielni wystosował do związku wezwanie do wykonania obowiązku odbioru odpadów. W odpowiedzi na pismo z dnia 20 grudnia 2013 roku Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubartowie wzywa do niezwłocznego, nie później niż do 31 stycznia 2014 roku, odbioru zalegających odpadów pochodzących z wycinki drzew i innych odpadów zielonych z nieruchomości od mieszkańców budynków wielorodzinnych, właścicieli nieruchomości oraz do odbioru wyżej wymienionych odpadów nie później niż do końca każdego następnego miesiąca. W 2011 roku radni koalicyjni Wereszczyński i Kardasz obiecywali ład, porządek i czytelne zasady nowej polityki śmieciowej. Zgodnie z zapowiedziami przez kolejne 24 miesiące ci sami radni mieli opracować jasne i czytelne zasady odbioru odpadów. Dzisiaj możemy ocenić, ile są warte owe obietnice radnych koalicyjnych i już jesienią tego roku przy urnie wyborczej podziękować im za ciężką pracę, ład i porządek oraz system funkcjonujący bez zarzutu. Także w styczniu minionego roku dowiedzieliśmy się, że ratusz to nie sanatorium. Ten pan jest chory, a ratusz to nie sanatorium, żeby tutaj przywracać zdrowie pracownikom. To słowa, jakie padły z ust jednego z lokalnych polityków na ostatniej sesji Rady Miasta. Pracownik, który powraca do zdrowia po usunięciu nerki, to Marek Pankowski, którego zwolnił z Urzędu Miasta burmistrz Janusz Bodziacki. Na ostatniej sesji Rady Miasta został poruszony temat kolejnego już zwolnienia pracownika z Urzędu Miasta. Tym razem chodzi o Marka Pankowskiego. Pankowski oficjalnie został zwolniony w związku z reorganizacją pracy w Urzędzie Miasta. O tym, że nowa struktura może być pretekstem do zmian, informowaliśmy w lutym zeszłego roku. Zmiany w organizacji i funkcjonowaniu urzędu uznałem za niezbędne, wynikające z konieczności dostosowania struktury organizacyjnej i zakresu zadań do nowych wymogów wynikających zarówno ze zmian przepisów prawa, jak i potrzeb miasta. Struktura organizacyjna urzędu została zmodyfikowana w taki sposób, aby poszczególne wydziały i stanowiska pracy jeszcze skuteczniej i efektywniej niż dotychczas realizowały powierzone im zadania. Czytamy w oświadczeniu. Jaki był powód zmian w schemacie organizacyjnym miasta? Oficjalny powód zawarty jest w komunikacie, który pan burmistrz opublikował na stronach internetowych miasta. I no, wydaje mi się jednak, że niewiele on ma wspólnego z rzeczywistością. Dostałem taką opinię, oczywiście oceniono mnie na bardzo dobrą ocenę, pozytywna, a opinia jest taka. Oceniany spełnia ustawowe kryteria oceny. W okresie oceny wykonywał zadania wynikające z zakresu czynności. Posiada wiedzę specjalistyczną z dziedziny grafiki komputerowej, którą wykorzystuje podczas wykonywania zadań z zakresu działania wydziału. Wykazuje się umiejętnością obsługi urządzeń biurowych i programów komputerowych na poziomie ponadstandardowym. W kontaktach z instytucjami i organizacjami zewnętrznymi jest komunikatywny. Potrafi pracować zespołowo. Powierzone prace wykonuje w terminie z dbałością o merytoryczną stronę zagadnienia. Angażuje się w wykonywaną pracę. Czy ta postawa panu burmistrzowi nie odpowiadała? Pani radna Grabek i pan radny Zwoliński podnoszą kwestię współpracy i rozwiązania stosunku pracy z panem Markiem Pankowskim. Chciałbym powiedzieć, że jak pan radny Zwoliński określił, pierwsze wypowiedzenie wycofał burmistrz, to niekoniecznie jest to zgodne z, jak gdyby, z pełną wiedzą i pełnymi faktami. Po zmianach organizacyjnych i likwidacji wydziału pan Marek Pankowski natychmiast poszedł na zwolnienie, no i podjął, nie wiedząc w jakim czasie to zwolnienie, bo pierw było trzydniowe, podjął to wypowiedzenie, będąc w okresie zwolnienia, i dlatego ono jak gdyby było nieważne z mocy prawa, bo zostało podjęte przez pana Pankowskiego w trakcie zwolnienia lekarskiego. Natomiast, proszę państwa, ustawodawca przyznał pracodawcy takie uprawnienie, żeby w tego typu sytuacjach skorzystać z przepisów prawa w celu rozwiązania stosunku pracy. I tak jak wspomniałem, było to wynikiem zmian organizacyjnych i regulaminu organizacyjnego urzędu. Wydział promocji, w którym pan Pankowski pracował, został zlikwidowany. Tutaj pomogę panu burmistrzowi, bo kilka razy padło słowo chory. Ten pan jest chory. To ratusz nie jest sanatorium, żeby tutaj powracać zdrowie pracownikom. Ale chory się w ten sposób nie zmaga. Więc proszę państwa, to jest zakład pracy. Ciężko ludzie pracują i tutaj.
No i jeżeli jest długi okres zwolnienia, rehabilitacji, no takie są w tej chwili prawa. To nie jest jakaś zła wola burmistrza. No nie można tutaj przychodzić tylko po to, żeby listę podpisać i leczyć. To nie jest sanatorium. Czuję się tak, jak zwierzę, które w momencie, kiedy stało się chore, kiedy stało się stare, zostało ze stada wyrzucone. Styczeń obfitował również w wydarzenia kulturalne. Zmodernizowane, wygodne parkingi na osiedlu Zacisze cieszą mieszkańców Lubartowa. Niestety niektórzy kierowcy wciąż nie parkują na nich zgodnie z przepisami. Warto wiedzieć, że za takie działania grozi wysoki mandat. Przepis wyraźnie mówi, że parkowanie ma być równoległe, natomiast tutaj zaparkowane są samochody skośnie. Ale tak jak mówiliśmy, wynika to z tego, że więcej samochodów się zmieści. Tak, ale proszę zauważyć, że więcej samochodów się zmieści, jednakże chodnik już ma mniejszą przestrzeń. Tak, już ta ma mniejszą przestrzeń, poza tym tutaj samochody stoją na trawniku, prawda? Jak widzimy, przodem są wypuszczone dalej w trawnik, no i niszczą zieleń. Mimo wszystko, nawet z uwagi na to, że zmieściłoby się więcej samochodów, nie powinniśmy jednak tak parkować. Nie bez powodu te znaki wyglądają tak, jak wyglądają. No nie bez powodu wymyślono, że akurat tutaj ma być parkowanie równoległe, a nie skośne. Ale mamy tutaj taką sytuację, jeden samochód zaparkował poprawnie. Tak. No i powiem szczerze, że tak, ten przed nim zaparkował skośnie, ten za nim, jeżeli tutaj by ktoś jeszcze wjechał skośnie, i ten pojazd nie może stąd wyjechać. Tak? Tak, ale to jest bałagan. To jest bałagan. Jeden zastosował się do przepisów, cała reszta nie. No i w ten sposób powstaje właśnie chaos i bałagan. Panie Jacku, chciałam jeszcze zapytać, jak panu się wydaje w momencie, kiedy potrzebny tutaj będzie wóz bojowy strażacki czy karetka pogotowia, będzie miał miejsce, te samochody będą miały miejsce, żeby spokojnie tutaj dojechać, wykręcić, w momencie, kiedy te samochody będą właśnie tak zaparkowane? Co do karetki, to myślę, że bez problemu jeszcze, ale już jakiś wóz strażacki, to mógłby mieć tutaj problem, prawda? Przejechać jeszcze może przejedzie, ale rozłożyć się z tym całym sprzętem, ewentualnie, prawda, i tak dalej, no to mogą mieć już problem. Z tego względu, że samochody właśnie zaparkowały w ten inny sposób, zostawione jest za mało miejsca dla takich pojazdów. Czyli możemy zaapelować do kierowców, żeby jednak przestrzegali znaków. Tak, żeby przestrzegali znaków, parkowali tak, jak jest to wyznaczone, ponieważ to nie bez powodu jest akurat taki sposób parkowania wyznaczony. Kierowcy zdają sobie sprawę z tego, że za nieprawidłowo zaparkowany pojazd grozi im mandat karny. Ale warto wiedzieć, że zaparkowanie na terenach zielonych odpowiadamy już za zniszczenie mienia, za co grozi kara surowsza. To niszczenie zieleni nie dotyczy się tylko do rozjeżdżania samochodem trawy, ale też na przykład do rozjeżdżania nowych nasadzeń, krzewów, młodych drzewek, żywopłotów, czy też obłamywania nawet jakichś gałęzi przy w rejonie miejsc parkingowych. Ustawodawca w artykule 144 Kodeksu Wykroczeń przewidział karę za niszczenie zieleni w wysokości nawet 1000 zł. Natomiast sprawca zniszczenia takiej zieleni może być zobowiązany do wypłacenia nawiązki, oprócz grzywny, do wypłacenia jeszcze nawiązki w wysokości do 500 zł na poczet naprawienia wyrządzonej przez siebie szkody. Jeszcze chciałam zapytać, gdzie należy zgłaszać takie przypadki, gdzie widzimy, że kierowca ewidentnie łamie prawo? Przypadki takiego łamania prawa należy zgłaszać zarówno i do nas, do policji, jak również do Straży Miejskiej lub do zarządcy właściwego terenu, który dalej przekaże sprawę nam. Dlatego apeluję tutaj do kierowców, aby zwracali uwagę na to, gdzie parkują, na oznakowanie, aby tej zieleni nie niszczyć przede wszystkim, a po drugie, aby uniknąć surowych kar. Więcej na temat prawidłowego parkowania w programie Raport. Od 1 stycznia wszyscy, którzy otrzymują dodatek mieszkaniowy, mają także prawo dostać pieniądze na tzw. dodatek energetyczny. Aby otrzymać ów dodatek, należy złożyć odpowiedni wniosek w Urzędzie Miasta. Otrzymanie dodatku energetycznego jest uwarunkowane posiadaniem ustalonego prawa do dodatku mieszkaniowego. Należy też oczywiście zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej. Jeśli spełnia się te warunki, można złożyć wniosek o dodatek energetyczny z załączoną umową kompleksową lub umową sprzedaży energii elektrycznej, której stroną jest osoba pobierająca dodatek mieszkaniowy. Wnioski przyjmowane będą w Urzędzie Miejskim. Przypomnijmy, że osoby o najniższych dochodach, a więc nie więcej niż 1038,10
94 grosze na osobę w rodzinie, mogą ubiegać się w Urzędzie Miasta o różne formy wsparcia na pokrycie kosztów użytkowania lokali mieszkalnych. Jednym z nich jest dodatek mieszkaniowy. Uprawnionymi do jego otrzymywania są zarówno właściciele mieszkań, jak i najemcy. Aby otrzymywać ów dodatek, należy spełnić tzw. kryterium dochodowe, które wynosi 175% najniższej emerytury dla osoby samotnej oraz 125% na osobę w rodzinie. Dodatek mieszkaniowy uzależniony jest także od liczby osób zamieszkujących dane mieszkanie. Jedna osoba może zamieszkiwać maksymalnie 35-metrowe mieszkanie, zaś rodzina czteroosobowa 55 metrów kwadratowych. W sobotę u Bazylice Świętej Anny w Lubartowie mieliśmy okazję wysłuchać zespołu pieśni i tańca Lublin imienia Wandy Kaniorowej. W koncercie charytatywnym udało się zebrać ponad 4000 zł na pomoc dla poszkodowanego w wypadku Marka Ogórka. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Agnieszka Ogórek. Przedstawiam Państwu moją siostrę Monikę i Anetę Ogórek. Nie ma z nami co prawda naszego brata Marka, ale jesteśmy tutaj my dla niego w kościele w Bazylice Świętej Anny w Lubartowie. Chcielibyśmy bardzo podziękować wszystkim ludziom dobrej woli, którzy jak do tej pory bardzo nam pomagali w zbiórce na protezę i na rehabilitację dla Marka. I również bardzo liczymy, że dzisiejszego dnia uda nam się zebrać część funduszy na ten cel. Na koncert charytatywny przybyło wiele osób chcących pomóc Markowi, a także posłuchać utworu w wykonaniu zespołu pieśni i tańca Lublin imienia Wandy Kaniorowej. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała już po raz 22. W tym roku fundusze zbierane były na sprzęt dla dziecięcej medycyny ratunkowej oraz dla oddziałów geriatrycznych. W niedzielę 12 stycznia Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała już po raz 22. Do tej ogólnopolskiej akcji włączył się również Lubartów, w którym nie zabrakło wolontariuszy, mieszkańców rzucających datki oraz wielu osób, które przyczyniły się do uświetnienia tego, można już powiedzieć, święta. Pieniądze zbierane były w wielu miejscach, natomiast główne punkty programu odbyły się w centrum. Były to loteria fantowa, turniej konkurencji dziwnych, grochówka sąsiadów, wystawa pojazdów specjalistycznych oraz pokaz walki XVII-wiecznej. Blisko 22 tysiące złotych zebrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Lubartowie, która w tym roku jak zwykle grała z pompą. Hasło przyświecające akcji w tym roku brzmiało na ratunek. We wtorek 14 stycznia w Bazylice Świętej Anny odbył się 9. już koncert zatytułowany Przedszkolaków kolędowanie. Organizatorem koncertu jest Rada Pedagogiczna Przedszkola Miejskiego nr 1 z oddziałami integracyjnymi w Lubartowie. Witam ponownie na wydarzeniu artystycznym. Po raz 9. 9 lat koncertujemy już od kilku lat w Bazylice Świętej Anny, a wykonawcami, artystami są dzieci z lubartowskich przedszkoli i grup oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych. Jest nas ponad 220 wykonawców i 11 placówek. Cele naszego koncertu dotyczą kilku obszarów. Przede wszystkim chcemy budować w dzieciach świadomość takiej tożsamości kulturowo-religijnej, aczkolwiek bardziej kulturowej, dziedzictwa kulturowego, bo mamy rodziny z różnych wyznań i nie jest to spotkanie typowo religijne. Ale takim nadrzędnym celem jest promowanie talentów, ponieważ nasze przedszkole jest organizatorem tego koncertu, a my stawiamy sobie za cel indywidualizację procesu edukacji przedszkolnej. W procesie diagnozy wyłaniamy dzieci zdolne. Mamy też dzieci niepełnosprawne, bo prowadzimy integrację i dla każdego dziecka organizujemy dodatkowe zajęcia wspierające ich talent. I dzisiaj przedstawiamy te talenty, podobnie robią inne przedszkola, dlatego dzisiaj mamy czas na talenty. Nie przydzielamy miejsc w naszym konkursie, jest to koncertowanie, uczenie dzieci kolędowania, takiego wspólnego też śpiewania. Natomiast naszym celem jest upamiętnienie tego wydarzenia, dlatego mamy jury,
Jeżeli dzisiaj wyłania Złoty Głos Anioła, takie tytuły nadajemy wykonawcom, a nagrodą jest uczestnictwo w nagraniu płyty audialnej, którą potem rozdajemy rodzicom, placówkom i dziecku. Jeżeli jest zacne, bo zaszczycić ma nas dzisiaj obecnością swoją pani dyrektor szkoły muzycznej Marta Migal, pani wizytator kurator oświaty Elżbieta Sobiech i pani prezes ZNP Danuta Rafał. Do udziału, jak zwykle, nie trzeba nikogo zapraszać, wszyscy są gotowi. Nawet mam sygnały, że dwie kolędy z placówki to trochę za mało. My jako gospodarze pozwalamy sobie tą pierwszą część wstępną, pastorałkową, przedstawić w liczbie 5 pastorałek dla dzieciaków, jako gospodarze, promując właśnie te talenty. Przed głównym koncertem wszyscy zebrani mogli wysłuchać części artystycznej przygotowanej przez gospodarzy, czyli przez przedszkole miejskie numer 1. Zespołu szkół numer 2 stwierdziliśmy, że chcemy kontynuować wieloletnią tradycję i urządzić bal studniówkowy w szkole, ponieważ szkoła jest miejscem, które w istotny sposób wpływa na to, kim jesteśmy. Jest to dosyć żmudny proces kształtowania nas samych, gdzie dzięki bardzo dobrze wykwalifikowanej kadrze zdobywamy edukację, poszerzamy swoje horyzonty i przygotowujemy się tak naprawdę do dorosłego życia. To, kim będziemy w przyszłości, zależy właśnie od tych chwil, które spędzamy tutaj, więc tą szczególną noc, te 100 dni przed maturą, chcieliśmy spędzić właśnie w tych murach, uczcić tą okazję razem z ludźmi, którzy w jakiś sposób nas kształtują i no, w jakiś sposób po prostu wpływają na to, kim będziemy. Przede wszystkim tą studniówkę chcieliśmy spędzić wszyscy razem, bez podziałów, bo żadna sala w Lubartowie ani w okolicach nie pomieści aż 10 klas, a my chcieliśmy spędzić to razem, ponieważ jesteśmy jedną wielką rodziną tutaj w szkole. W dniu 23 stycznia w Lubartowskim Ośrodku Kultury odbyło się otwarcie wystawy Lubartów i okolice w latach 70. i 80. minionego wieku. Autorem zdjęć prezentowanych na wystawie jest pan Janusz Cyfrowicz. Wystawa zgromadziła wielu gości, m.in. wielbicieli fotografii, radnych, mieszkańców naszego miasta oraz przede wszystkim znajomych i przyjaciół autora wystawy. Ekspozycję przygotował Marek Danielkiewicz. Nasza wystawa, która została zorganizowana dzięki współpracy z panem Januszem Cyfrowiczem, jest poświęcona naszemu miastu, jest poświęcona tym ulicom, tym domom, tym zjawiskom, które występowały w naszym mieście w ostatnim 30-40-leciu. Pokazujemy domy, ulice, które być może będą trudno rozpoznawalne dla młodego pokolenia, dla naszego pokolenia, dla tych, którzy mają więcej niż 50 lat, są łatwe do
odnalezienia, odkrycia, przynajmniej w naszej pamięci. Pokazujemy domy nieistniejące, pokazujemy budynki, obiekty, które zmieniły się w ciągu tych wszystkich dziesięcioleci. A posiadane je w zbiorach miejskich dzięki panu Januszowi Cyfrowiczowi, który jest nestorem lubartowskich fotografików. Chciałbym dzisiaj wyrazić mu szczególne podziękowanie za trud i pracę i za to, że od ponad 50 lat jest razem z nami i za to, że dzięki niemu możemy pokazywać Lubartów od tych różnych stron. Istnieje taki okres w życiu człowieka, kiedy z jesieni przechodzi się w zimę i trzeba dokonać podsumowania lat ubiegłych. Co się zrobiło, co się zdążyło zrobić, co się zaplanowało, co się nie zrobiło. Więc ostatnio przeglądając swoje archiwum zdjęciowe, znalazłem kilkaset zdjęć bardzo ładnych, które nie nadają się do wyrzucenia na śmietnik, jak to się często robi, ale nadają się do przekazania dla pokoleń, do prezentacji na różnego rodzaju wystawach. Cóż tam ciekawego jest? Jest baszta, jest rynek, jest wiatrak, są chałupy, nawet pod strzechą, wypoczynek nad Wisłą, łowienie ryb, łódki nad Wisłą, jaskinie w Bochotnicy. Nawet jest babcia z Bochotnicy i chciałbym to przekazać komuś, oczywiście gratisowo, nieodpłatnie, pod warunkiem, że z tego kompletu zostanie wykonana jakaś przedśmiertna wystawa fotograficzna. Radni chcą powołania komisji doraźnej w celu uporządkowania nazw ulic oraz budowy pomników. CZOP ignoruje pomysł i nie wprowadza uchwały pod obrady. Radni Jan Ściseł oraz Jerzy Tracz razem z pozostałymi 9 radnymi opozycji podpisali się pod wnioskiem o powołanie komisji doraźnej do spraw nazewnictwa obiektów publicznych w Lubartowie. Komisja ta miałaby się zająć uporządkowaniem nazw ulic, placów oraz wznoszeniem pomników w mieście. Inicjatywa została zignorowana przez przewodniczącego Rady Miasta Antoniego Czopa. Nigdy jeszcze w historii samorządu lubartowskiego nie doszło do tak rażącej ignorancji uprawnień, jakie przysługują radnym. Statut Lubartowa, a dokładnie paragraf 50 mówi, że z inicjatywą uchwałodawczą może wystąpić między innymi grupa co najmniej 3 radnych. Z tego też uprawnienia skorzystało nie 3, a aż 11 radnych, czyli większość naszych przedstawicieli w Radzie Miasta. Stało się tak, ponieważ inicjatywa uchwałodawcza została poparta przez wszystkich radnych opozycyjnych oraz radnych Jana Ścisła i Jerzego Tracza ze Wspólnoty Lubartowskiej, a więc klubu koalicyjnego. Radni już 24 stycznia składają w Urzędzie Miasta projekt uchwały z prośbą, aby znalazł się on na najbliższej sesji. My, niżej podpisani radni Rady Miasta Lubartów, wnioskujemy o wprowadzenie do porządku obrad na najbliższą sesję Rady Miasta Lubartów następującego punktu. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji do spraw nazewnictwa obiektów publicznych w Lubartowie. Czytamy we wniosku, pod którym podpisało się 11 radnych. W związku z faktem, że w Lubartowie nie ma szczegółowych przepisów regulujących kwestie nadawania nazw ulicom i placom oraz procedury dotyczącej wnioskowania w sprawie wznoszenia, umieszczania lub likwidacji pomników i tablic pamiątkowych, proponuje się powołanie Komisji Doraźnej do spraw nazewnictwa obiektów publicznych w Lubartowie. Wydawało się, że uchwała zostanie wprowadzona pod obrady, a w naszym mieście zapanuje ład i porządek. Stało się jednak inaczej. Przewodniczący CZOP nie umieścił w porządku obrad na sesję, którą zwołał na 11 lutego omawianego projektu uchwały. Umieścił natomiast inną uchwałę, której projekt wpłynął do Urzędu Miasta dopiero 31 stycznia, czyli tydzień po tym, jak swój projekt przedłożyła większość radnych miejskich. Uchwała ta to inicjatywa społeczna w sprawie budowy pomnika w centrum miasta. Takie postępowanie przewodniczącego CZOP-a wywołało sprzeciw większości radnych. Rada Miasta liczy 21 radnych. 11 radnych wystąpiło z inicjatywą uchwałodawczą, która normowałaby m.in. kwestię budowy pomnika. CZOP swoimi decyzjami wywołał najprawdopodobniej kolejny spór w Lubartowie, tym razem o pomnik. W spółdzielni mieszkaniowej odbywa się spółdzielcze Święto Seniora. Jest już spółdzielczy Dzień Dziecka, są spółdzielcze Mikołajki, a teraz mamy także spółdzielcze Święto Seniora. Pierwsza taka impreza odbyła się 8 lutego w sali widowiskowej spółdzielni mieszkaniowej.
W sobotę 8 lutego w spółdzielni mieszkaniowej odbyła się wielka uroczystość – Spółdzielcze Święto Seniora. Impreza ta została zorganizowana w lubartowskiej spółdzielni po raz pierwszy, a już w tej chwili wiadomo, że okazała się strzałem w dziesiątkę, bowiem na to wydarzenie przybyło bardzo wiele osób, które otrzymały dużą dawkę rozrywki, dzięki czemu wszyscy zgromadzeni goście spędzili czas w miłej i radosnej atmosferze. Powitania zgromadzonych gości dokonał prezes spółdzielni mieszkaniowej Jacek Tomasiak. Więc chciałem najpierw powitać pana Leszka Zawadzkiego, który był przewodniczącym Rady Nadzorczej w poprzedniej kadencji. Jak podoba się pani dzisiejsza impreza? Cudna, wspaniała. Podziękowania dla prezesa, dla twórców, dla całego zarządu, dla Rady Nadzorczej. Program cudny, wspaniały, artyści wspaniali. Wszystko jest pięknie, szacunek, podziękowania od nas wszystkich, od tych, co słuchamy, dla tych, którzy organizowali. Jak państwu podoba się dzisiejsza uroczystość? Bardzo. Uważam, że to jest naprawdę strzał w dziesiątkę. Brakowało takiej imprezy w Lubartowie dla w ogóle dla mieszkańców, no ale my już jako mieszkańcy spółdzielni chyba nie ma osoby, której by się nie podobało. Było i na poważnie, i na wesoło teraz będzie. Także naprawdę impreza strzał w dziesiątkę. Trzeba się tym faktem cieszyć. Jestem bardzo usatysfakcjonowany. Ci, co ze mną siedzą, to też bardzo i myślę, że dla mieszkańców to było potrzebne. Jestem zwolennikiem takich imprez, takich spotkań i nawet w oświadczeniu napisałem, że powinny się odbywać nie raz do roku, tylko przynajmniej raz na kwartał. Po raz pierwszy w historii samorządu lubartowskiego radni przeciwstawili się poczynaniom władz Lubartowa i nie wzięli udziału w sesji Rady Miasta. Informacje dotyczące rzekomego uzgodnienia z Instytutem Pamięci Narodowej treści na projekcie pomnika są nieprawdziwe. Uprzejmie informuję, że Wojewódzki Komitet Ochrony Walki i Męczeństwa nie opiniował projektu formy upamiętniania i treści napisu zaplanowanego do umieszczenia na pomniku. To fragmenty dwóch pism skierowanych do lubartowskich radnych przez dwie instytucje, które zgodnie z zapewnieniami na komisjach poprzedzających sesję podobno zaopiniowały projekt pomnika, który miał stanąć w centrum miasta i słowo podobno jest tu najbardziej odpowiednie. Nieprawda, jaką posługiwano się przy forsowaniu uchwały o budowie pomnika, doprowadziła do sytuacji bez precedensu. Po raz pierwszy od odzyskania niepodległości Rada nie obradowała, ponieważ większość radnych zaprotestowała przeciwko niezgodnemu z prawem procedowaniu. Pozytywna opinia Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Walki i Męczeństwa jest niezbędna, aby pomnik mógł powstać. Podczas komisji radni przekonywani byli, że takowa opinia jest wydana. Podczas posiedzeń przekonywano radnych, że także IPN zaopiniował pozytywnie budowę pomnika oraz treści, jakie mają się na nim znaleźć. Komisje pozytywnie zaopiniowały uchwały. Za głosowali również niektórzy radni opozycyjni, tacy jak Jacek Tomasiak oraz Jacek Bednarski. Tymczasem tuż przed sesją zarówno IPN, jak i Wojewódzki Komitet Ochrony Walki i Męczeństwa przesłali na ręce Andrzeja Zielińskiego pisma, które spowodowały najpoważniejszy w historii Lubartowa kryzys. Okazało się, że na komisjach radni otrzymali nieprawdziwe informacje. Jako pierwszy informacją o rzekomej pozytywnej opinii zaprzeczył Jacek Walter, dyrektor IPN w Lublinie. W nawiązaniu do pytań zawartych w pańskim piśmie z dnia 7 lutego w sprawie inicjatywy budowy pomnika upamiętniającego Armię Krajową w Lubartowie uprzejmie informuję. Pierwsze, żadna organizacja, instytucja ani osoba fizyczna nie zwracała się do Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie z prośbą o wyrażenie opinii w zakresie treści lub sformułowań, jakie zaplanowane są do umieszczenia na wyżej wymienionym pomniku. Dwa, żaden z pracowników tutejszego oddziału IPN nie uzgadniał pisemnie lub ustnie treści projektowanego napisu na pomniku. W tej sytuacji wszelkie informacje dotyczące rzekomego uzgodnienia z Instytutem Pamięci Narodowej treści lub sformułowań na projekcie pomnika są nieprawdziwe. Dodatkowo pragnę przypomnieć, że właściwym w tej sprawie organem jest Wojewódzki Komitet Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa przy Wojewodzie Lubelskim. Czytamy w piśmie podpisanym przez dyrektora Jacka Waltera. W podobnym tonie wypowiedział się Waldemar Podsiadły, sekretarz Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Lublinie. Odpowiadając na pana pismo w sprawie planowanej budowy w Lubartowie pomnika upamiętniającego Armię Krajową, uprzejmie informuję, że Wojewódzki Komitet Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa nie opiniował projektu formy upamiętnienia i treści napisu zaplanowanego do umieszczenia na wyżej wymienionym pomniku. Z wnioskiem w sprawie wyżej wymienionego pomnika nie zwrócił się do WKOP WiM żaden podmiot.
W świetle nowych faktów, które przytoczyliśmy powyżej, grupa 11 radnych poczuła się oszukana przez władze Lubartowa i uznała, że nie weźmie udziału w sesji, gdzie na siłę starano się przeforsować budowę obelisku z naruszeniem zasad procedury uchwałodawczej. Przewodniczący CZOP nie uwzględnił także w porządku obrad projektu uchwały tej samej jedenastki, która to uchwała powołać miała specjalną komisję, która miała się zająć m.in. opiniowaniem budowy pomnika, ale także zmianą nazwy ulic. Otóż 24 stycznia 2014 roku zwróciliśmy się w tym gronie do przewodniczącego rady, pana Antoniego CZOPa, z wnioskiem o wprowadzenie do porządku obrad na dzisiejszej sesji miasta projektu uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji do spraw nazewnictwa obiektów publicznych. Niestety, lekceważąc fakt, że ten wniosek poparła większość 21-osobowej rady, zarówno pan przewodniczący, jak i pan burmistrz nie uznali za stosowne przychylić się do tego wniosku. Jest szereg argumentów, które przemawiają za tym, żeby powiedzieć stop chaosowi, jaki panuje w Lubartowie, a przede wszystkim temu, że nie liczy się z pewnym trybem, procesem legislacyjnym, postępowaniem, podejmowaniem uchwał w Radzie Miasta. I nasz protest dzisiejszy, to podkreślamy ze zdwojoną siłą, i brak udziału w sesji Rady Miasta jest sprzeciwem wobec tego, żeby wyrazić zgodę na postępowanie i nieliczenie się z trybami określonymi chociażby w statucie przy podejmowaniu uchwał. Wskazał już pan przewodniczący datę złożenia projektu uchwały naszej jedenastki. Zwróćcie państwo tylko uwagę, że ta uchwała, która została siłą wciśnięta pod obrady dzisiejszej sesji Rady Miasta, została złożona tydzień później. Tydzień później, podkreślam. Ale to nie są jedyne przypadki naruszania statutu, nieprzestrzegania trybu, jeżeli chodzi o podejmowanie uchwał. Bo chciałem państwu przypomnieć rok 2011, 30 sierpnia dokładnie roku 2011. I chciałem państwu przypomnieć dwie uchwały, które tego dnia znalazły się w porządku obrad. Znalazły się uchwały klubu Porozumienie dla Lubartowa w sprawie negatywnej opinii o sortowni oraz o nowelizacji regulaminu utrzymania czystości. I proszę państwa, chciałbym podkreślić, że uchwała mówiąca o tym regulaminie została złożona do pana przewodniczącego Rady Miasta 23 lutego 2011 roku. Została ona później wprowadzona dopiero 30 sierpnia i pamiętajcie państwo w jakich okolicznościach, czyli zagrożeniem, że ma się odbyć protest i ma być blokowana 19. Więc proszę państwa, dzisiejszy wyraz naszego, czyli projekt uchwały czekał 6 miesięcy, mimo że w statucie zapisano termin 60-dniowy. Dzisiaj państwo usłyszeli od przewodniczącego, że za 5 do 12, czyli wczoraj po południu, pan przewodniczący otrzymał odpowiedź, pan przewodniczący Platformy otrzymał odpowiedź klubu w sprawie uchybień prawnych co do projektu uchwały. Ja myślę, że nikt z nas nie ma wątpliwości, że cały zabieg, wszystko co się działo przez ostatnie kilka tygodni w Lubartowie było robione tylko po to, żeby uniemożliwić radnym skorzystanie z ich uprawnień, jako posiadają, jako reprezentanci mieszkańców Lubartowa wspólnoty, czyli uprawnień wynikających ze statutu oraz uprawnień wynikających z ustaw odrębnych regulujących prawo samorządowe. W związku z tym, że poprzez postępowanie autorytarne starano się nas zmusić do pewnego postępowania, starano się nas zmusić do debaty, która nie miała prawa odbyć się na dzisiejszej sesji Rady Miasta, dlatego też w tej sesji nie uczestniczymy, a tak jak przed chwilą wskazałem, takich przykładów, takiego postępowania było więcej. Skarżę się już państwo nie po raz pierwszy. Była już próba odwołania go ze stanowiska. Teraz jest państwa 11 osób, czyli większość rady. Czy taka próba zostanie ponowiona? Dobry pomysł. Zobaczymy, jak pan przewodniczący się zachowa. Na reakcję przewodniczącego rady jedenastka nie musiała długo czekać. Wypowiedź Antoniego CZOPa nie powinna także budzić wątpliwości, jakie kroki podejmie teraz nowa większość w Radzie Miasta. Natomiast u nas takie skundlenie, zaczyna się kłamstwo. Morderca jest bohaterem przez kilka tygodni w mediach. Skundlenie społeczeństwa, skundlenie narodu. I ja się dziwię i mogę to z ręką na sercu powiedzieć, że to skundlenie wchodzi w samorząd. I to jest złe, to jest niedobre. Nie można w ten sposób, nie można.
Nikt im nie bronił dyskutować, nikt im nie bronił zabierać głosu tutaj. Przed tym spotkaniem spotkałem się z osobami, które były głową buntu. Spotkałem się z burmistrzem, prosiłem, prawie klęczałem, żeby nie doszło do takiej tragedii. No to jest społeczna tragedia. Dla mnie to jest coś strasznego, coś strasznego. Wstyd to jest za mało powiedziane. Prawie klęczałem, prosiłem kilka razy, nie róbcie tego. Mówię to odpowiedzialnie, to jest tchórzostwo. I banda tchórzy będzie teraz rządziła miastem. Przewodniczący Czop przyznał, że wiedział, co może wydarzyć się na sesji. Przyznał także, że odbył rozmowy, jak to stwierdził, z głową buntu. Radnych zaś nazwał tchórzami. Skoro władze miasta wiedziały, że uchwała nie ma szans na przyjęcie, skoro przewodniczący Czop także zdawał sobie sprawę z konsekwencji swoich działań, to w takim razie po co do sali obrad zaproszono tylu gości? Dlaczego, mając wiedzę, że nie uda się przyjąć uchwały, ściągnięto byłych żołnierzy Armii Krajowej? Dlaczego w końcu, mimo apeli i próśb od większości radnych, i tak postawiono na swoim i nie szukano porozumienia? Przewodniczący Czop we wtorek zwołał sesję nadzwyczajną, ale już bez punktów w sprawie budowy pomnika. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że także większość, a więc 11 radnych, zgodnie z obietnicą złożoną na konferencji, skieruje wniosek o przyjęcie uchwały, dzięki której nie tylko powstanie pomnik, ale również zostaną zmienione nazwy ulic. Nie po raz pierwszy przewodniczący Rady Miasta dał popis swojej arogancji. Szkoda, że zanim skierował projekt uchwały na sesję, nie zlecił obsłudze prawnej Urzędu Miasta dokładnej analizy dokumentu. Gdyby to zrobił, dowiedziałby się, że za chwilę uchwała zostanie uchylona przez wojewodę i pomnik nie powstanie, ale wybrano inne rozwiązanie. Do sali obrad zwołano około 30 osób, zaproszono kombatantów i kiedy już wszystko było gotowe, obrzucono epitetami innych radnych. Czy bojkot obrad to najlepsze rozwiązanie? Wyobraźmy sobie, że sesja odbywa się w normalnym trybie, że 11 radnych wykazuje poważne uchybienia prawne podczas dyskusji, a później głosuje przeciw uchwale, by nie stać się po raz kolejny pośmiewiskiem i nie przyjąć bubla prawnego. Zapewne przewodniczący Czop znalazłby na takie zachowanie wyważone określenie, wszak słynie on z ogłady i kultury. Bodziacki traci większość w Radzie. Jeszcze niedawno wydawało się, że koalicja jest cementowana. Wydarzenia z ostatnich dni pokazały jednak, że radnych popierających wszelkie inicjatywy burmistrza jest już tylko 10, a więc mniejszość. Jeżeli ta tendencja się utrzyma, to burmistrz Janusz Bodziacki w ostatnim roku swojej kadencji nie będzie miał większości w Radzie Miasta, a więc nie będzie w stanie sprawnie zarządzać miastem. Jeszcze 2 lata temu koalicja przy Bodziackim liczyła aż 14 radnych. Wystarczyły 2 lata rządzenia przez obecnego burmistrza, by doszło do wydarzenia bez precedensu w lubartowskim samorządzie. Na rok przed wyborami burmistrz nie ma zaplecza w Radzie. Oznacza to, że na przestrzeni 2 lat z Bodziackim przestało współpracować aż 30% radnych koalicyjnych. Przestaje istnieć Klub Wspólnoty Lubartowskiej. Jest mi naprawdę niezmiernie przykro, bo niestety 2 członków naszego klubu, powiem w cudzysłowie klubu, dlatego że no formalnie jest to klub, ale jak widać po zachowaniach nie tylko w tym czasie, ale i przy głosowaniach budżetowych i innych, de facto ten klub nie istnieje. Polichańczuk stwierdził, że klub nie istnieje. Z jego wypowiedzi wynika, że pozostali radni wspólnoty negatywnie oceniają zarówno zachowania Tracza, jak i Ścisła. Jeżeli jest tak, jak wieszczy Polichańczuk, to Ściseł jako jedyny z radnych jeszcze do niedawna koalicyjnych za swoją decyzję nie zapłaci stołkiem. Pełni on rolę wiceprzewodniczącego, a koalicja nie ma już większości, by tak jak Tomasiaka, Tracza czy Bednarskiego w ramach tzw. utraty zaufania pozbawić funkcji w samorządzie. Bardziej prawdopodobny wydaje się scenariusz, że ze swoim stanowiskiem pożegna się przewodniczący Antoni Czop, jednak nie tylko on. Z umowy koalicyjnej wynika, że dokument podpisany został pomiędzy 3 klubami – PiS, WL oraz PDL. 2 z 3 klubów już nie ma, tak więc przestała także obowiązywać umowa koalicyjna. A to właśnie ona gwarantowała stołek Czopowi oraz, co ważne, wiceburmistrzowi Radosławowi Szumcowi. Jeżeli zatem potwierdzą się informacje o tym, że zarówno Tracz, jak i Ściseł opuścili koalicję, Bodziackiego będzie popierało tylko 10 radnych, a to za mało, by sprawnie zarządzać miastem.
dwóch radnych wraz z mieszkańcami Lubartowa składa wniosek o ograniczenie diet radnym. Radni Jacek Bednarski, Jacek Tomasiak oraz ponad 1200 obywateli żądają zmniejszenia diet radnym. 10 lutego w Urzędzie Miasta złożyli uchwałę, dzięki której radni nie dostaną już pełnej diety, jeżeli w danym miesiącu nie odbędzie się sesja Rady Miasta. Uchwała powinna wejść w życie już w kwietniu. Zabrać innym przecież sobie nikt nie weźmie. Weź mnie ze sobą, ja też chcę mieć nieźle. Mieć służbowe auto jak panowie posłowie. Czytać gazetę sobie w ławie sejmowej. Kupić sobie za pieniądze państwowe nowe dębowe meble urzędowe. Mieć dietę, a nie być na diecie. Być radnym, a nie być nieporadnym. O tym, że należy ograniczyć wydatki na radnych, Tomasiak i Bednarski mówili już w zeszłym roku. Mimo ich uwag radny Antoni Czop zwoływał sesję wyjątkowo rzadko, a zapełnienie funkcji przewodniczącego tylko w 2012 roku zainkasował bagatela 18 444 zł. W obecnej kadencji radni każdego roku nie odbywają sesji w lecie. W 2012 roku przerwa pomiędzy posiedzeniami Rady trwała od 26 czerwca do 11 września, czyli 73 dni. W roku 2013 radni mieli wakacje pomiędzy 23 lipca a 25 września, czyli 64 dni. Rok 2014 rozpoczął się dla odmiany od wyjątkowo długiej przerwy. Radni ostatni raz na sesji spotkali się 20 grudnia 2013 roku, a pierwsza sesja w 2014 roku jest zwołana dopiero na 11 lutego. Z prostego rachunku widać, że przerwa noworoczna, jaką zafundował radnym przewodniczący, to aż 53 dni. W sumie radni obecnej kadencji odpoczywali na płatnych przerwach międzysesyjnych 190 dni, czyli ponad 6 miesięcy. Za cały ten okres otrzymali diety tak, jakby każdego miesiąca byli na sesji. Dla przykładu, tylko za 2012 rok przewodniczący Rady Miasta otrzymał 18 444 zł. Pozostali radni od 497 zł do 646 zł za każdy miesiąc, bez względu na to, czy w danym miesiącu sesja się odbywała, czy też nie. Uzasadniają zmiany w uchwale Bednarski, Tomasiak oraz 1228 mieszkańców Lubartowa. Zmiana miałaby polegać na zmniejszeniu diety w miesiącu, w którym nie odbywa się sesja, o 70%. Radny jest przedstawicielem władzy lokalnej, a głównym obowiązkiem radnego jest praca społeczna. Do podstawowych funkcji radnego należy m.in. uczestniczenie w pracach rady i jej komisji. Radni Tomasiak i Bednarski oraz ponad 1000 mieszkańców proponują, by za miesiące, kiedy sesji nie ma, nie płacono radnym pełnych diet. Miejmy nadzieję, że także pozostałych 19 radnych nie będzie upierało się przy powiedzeniu z czasów minionych, że czy się stoi, czy się leży, dietka radnemu się należy. Radni żądają odwołania Czopa z funkcji przewodniczącego. Wniosek o odwołanie Antoniego Czopa z funkcji przewodniczącego Rady Miasta Lubartów to jeden z dwóch punktów, nad jakimi będą debatować radni podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miasta. Wniosek o zwołanie sesji został złożony przez 11 radnych, czyli dotychczasową opozycję oraz dwóch radnych wspólnoty. Oprócz odwołania Czopa radni chcą też przyjąć uchwałę, która pozwoli zgodnie z prawem postawić pomnik. Wniosek o odwołanie Czopa podczas obecnej kadencji składany był już dwukrotnie. Jednak dopiero teraz jest szansa, że dotychczasowy przewodniczący straci stołek. Ruszają prace związane z rewitalizacją spółdzielczych osiedli. Już od poniedziałku mieszkańcy osiedla Cicha słyszą za swoimi oknami pracujące maszyny. Warkot pił spalinowych cieszy nas wszystkich, bowiem oznacza on, że w spółdzielni ruszyły prace związane z rewitalizacją naszych terenów. Wartość inwestycji, jakie przeprowadzi w tym roku spółdzielnia, to 16 milionów złotych. Jako pierwsi do pracy przystąpili drogowcy. Warkot silników oznacza, że już za kilka miesięcy nasze osiedla będą wyglądały jak to na Zaciszu. Właśnie rozpoczęły się prace w spółdzielni mieszkaniowej. Tak, rozpoczęły się prace. Związane są one z naszymi środkami, które pozyskaliśmy z Unii Europejskiej. Przypomnę, 9 milionów złotych. I przypomnę jeszcze jedną rzecz, że równo rok temu, a może nie dokładnie równo temu, bo w tym roku 17 lutego rozpoczęły się prace, a w zeszłym roku one rozpoczynały się pod koniec lutego. Wtedy padał śnieg, dzisiaj śnieg nie pada, mamy zupełnie inną pogodę, więc firma PRD, która wygrała przetarg, rozpoczęła już pracę na naszych osiedlach. Trwa przygotowywanie drzew pod wycinkę. Trwa wycinka drzew. Proszę powiedzieć, czy na to miejsce będą nowe nasadzenia? Tak, tak samo jak na Zaciszu, kiedy rozpoczynaliśmy wycinkę, ja wtedy mówiłem, nie mają się czego mieszkańcy obawiać, że będzie za chwilę pustynia, że będzie
z parków zrobią nam się puste tereny, wybetonowane tylko i wyłącznie. Nie. Będzie budowa parkingów, dróg przeciwpożarowych, do których jesteśmy zobowiązani decyzją Straży Pożarnej i nie ma od tego odwrotu. Natomiast tak samo jak na Zaciszu, tam posadziliśmy kilkaset drzew, natomiast tylko na osiedlu tutaj Cichej nasadzeń będzie prawie 2000 roślinności. Z tego, co pamiętam, to chyba około 120 samych drzew i 1800 krzewów różnego rodzaju, więc będzie to niesamowicie duża roślinność, uporządkowana roślinność. Drzewa takie, które będą zarówno podobały się tym, którzy mieszkają na czwartym piętrze, jak również będą się podobały tym, którzy mieszkają na parterze, bo nie zapominajmy, że to, co cieszyło na przykład na Cichej, czyli ta gęstwina, ten las na tym osiedlu, który cieszył tych, którzy mieli mieszkania na czwartym piętrze i gdzie jeszcze nie były zabrudzone balkony liśćmi czy innymi odpadami, czy nie zasłaniały światła te drzewa, to one nie cieszyły już tak samo tych mieszkańców, którzy mieszkali na parterze. Wojewoda interweniuje w związku z poczynaniami CZOPA. Władzę raz zdobytej nie oddamy nigdy. To wypowiedź Gomułki z 18 czerwca 1945 roku. Cytowane słowa padły w Moskwie na posiedzeniu tzw. rządu tymczasowego. W 1989 roku upadł w Polsce ustrój komunistyczny. Nikt nie wyobrażał sobie, że kiedykolwiek slogany wygłaszane przez działaczy PPR będą zasługiwały na to, by je przytoczyć. Przypominamy je ku przedstrodze przed błędnym pojmowaniem demokracji, przed zawłaszczaniem samorządu przez jedną z sił. Dlatego dzisiejsze informacje zaczynamy niezwykle dramatycznym tonem, bo i w naszym mieście po raz kolejny musiał interweniować wojewoda, który wezwał przewodniczącego CZOPA do, tu cytat z pisma, respektowania obowiązujących przepisów prawa. Wojewoda w ostrym tonie zareagował na sposób podejmowania obowiązujących przepisów przez ratusz. W zeszłym tygodniu zapowiadaliśmy, że grupa 11 radnych złożyła wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Miasta oraz, że na owej sesji ze swoim stołkiem miał pożegnać się CZOP. Stało się jednak inaczej. Obecny przewodniczący nie zwołał nadzwyczajnej sesji, a 21 lutego w piśmie skierowanym do radnych wnioskodawców napisał: informuję, że na podstawie opinii radcy prawnego w sprawie zwołania sesji nadzwyczajnej Rady Miasta Lubartów z inicjatywy radnych stwierdzam, iż wniosek ten nie wypełnia dyspozycji paragrafu 21 pkt 3 Statutu Miasta Lubartów, gdyż nie zachodzą przesłanki potrzeby załatwienia sprawy wynikłej niespodziewanie, a przy tym niecierpiącej zwłoki. Radni zareagowali natychmiast i o poczynaniach jeszcze urzędującego przewodniczącego poinformowali wojewodę. Nie zgadzamy się z decyzją przewodniczącego Rady. Ustawa o samorządzie gminnym w żaden sposób nie definiuje powodów zwoływania tzw. sesji nadzwyczajnej. W ocenie ustawodawcy do wniosku podpisanego przez 1/4 ustawowego składu Rady musi być załączony porządek obrad wraz z projektami uchwał. Po spełnieniu tych warunków obowiązkiem przewodniczącego w każdym przypadku jest zwołanie sesji na wniosek wymaganej liczby radnych. Jedenastka zaapelowała do wojewody, aby w trybie pilnym wezwał CZOPA do przestrzegania prawa. Dwa dni później wojewoda zobowiązał dotychczasowego przewodniczącego do zwołania sesji nadzwyczajnej. Informuję pana przewodniczącego, iż zobowiązany jest pan do zwołania sesji nadzwyczajnej w związku ze złożonym przez grupę radnych Rady Miasta Lubartów w dniu 18 lutego 2014 roku wnioskiem o zwołanie takiej sesji i zwracam się o niezwłoczne poinformowanie mnie o podjętych działaniach w tej sprawie. Jednocześnie przypominam o konieczności respektowania obowiązujących przepisów prawa. Czytamy w piśmie wojewody. Miasto planuje wydać prawie 2 miliony złotych na dom przy ulicy Północnej, za który jego właściciel zapłacił kilka lat wcześniej nieco ponad 200 tysięcy złotych. Zakup nieruchomości zachwalał burmistrz Janusz Bodziacki. Proponujemy Wysokiej Radzie, aby tą nieruchomość zakupić za kwotę 1 600 tysięcy złotych. Podczas sesji wystąpiła przedstawicielka osiedla Kopernika, która zwróciła uwagę na brak konsultacji z mieszkańcami osiedla decyzji burmistrza. O możliwości zakupu
tejże nieruchomości, ja i moi sąsiedzi, dowiedzieliśmy się tak zwaną pocztą pantoflową. Bo proszę Państwa, wychodzi, że miasto planuje zakupić 1 metr mieszkania w tym budynku za ponad 3000 zł. Więc proponuję udać się do któregokolwiek notariusza w Lubartowie, zapytać się, w jakiej cenie te mieszkania są dzisiaj zbywane, mieszkania w budynkach wielorodzinnych, czyli w blokach. Proszę Państwa, 2400, 2500, 2600 za metr kwadratowy. A w domkach jednorodzinnych cena sięga 200, 2300 tysięcy złotych za metr kwadratowy. I w takiej cenie nabywa się w domu jednorodzinnym dużą, podkreślam, dużą powierzchnię, a miasto kupuje ponad 500 metrów kwadratowych domu. Ten budynek był budowany w latach 80. Ja wiem, ponieważ ja mieszkam na tym osiedlu. I w czasach, kiedy były problemy, budowany sposobem gospodarczym. Nie wiemy, jakie są fundamenty, nie wiemy, jakie są stropy, nie wiemy, jakie są konstrukcje tego budynku. To nie zostało wymienione. Budynek został ocieplony, budynek został przykryty nowym dachem, instalacje zrobione. Tego nikt nie wymieni, jeżeli chodzi o te konstrukcje i inne elementy stałe w tym budynku. Czyli jest to budynek 30-letni i za 30-letni budynek po modernizacji płacimy 1 600 000. Dla mnie jest to kwota ogromna. W Lubartowie, proszę Państwa, takich cen nie ma. Nie ma. Nie wiem, skąd ta cena wynikła i dlaczego pan burmistrz zgadza się na taką cenę.